Dobra, kolejne pomieszczenie. Papier toaletowy, jej! Mogę nosić... O kurwa, teraz dopiero... Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj odcinek inny. Przesunę myszkę. Dzisiaj odcinek inny, jak widzicie doskonale z tego obrazka. Little Nightmares. Nowa seria, która serią jakąś specjalną nie będzie, bo to jednak myślę, że to są max 4 odcinki, podejrzewam. Ale czasami trzeba sobie dać odpocząć od tych głównych wątków wielkich kurwa gier, takich jak Wiedźmin czy God of War, i sobie utonąć w takim świecie w stylu Limbo czy też Inside. Wow, kurwa. Powiem wam tylko tyle. Wow. I wiele osób mi polecało tę grę, ja w nią nie grałem, nie mam pojęcia o czym jest dokładnie. Jest mi gorąco, bo jest tu w chuj gorąco. Ale no, działa podnoć na podobnych zasadach, co właśnie owe wymienione. Oglądacie kanał Przegryw, ja nazywam się Człowiek Warga. Little Nightmares. Zaczynamy. No dobrze, zobaczmy, z czym my mamy tak właściwie do czynienia. No i co? Co kurwa jest, królik? Taki ludzki królik? Nie, to coś są... Nie, to jest odwrócona kobieta, taka japońska. Z teatru takiego kabuki kurwa, czy z bukake kurwa, coś tam. Okej, to może... Jej, a on jest jak ten! Jak Georgie! On jest jak Georgie z tego... I to w kanale jest w dodatku. Co możemy zrobić? Trójkąt nic nie robi. Okej. Tu zapalamy zapalniczkę. Tu możemy kucnąć. Tu też zapalamy zapalniczkę. No to chodźmy może z zapalniczką. What the fuck? A, bo możemy tak tutaj też w boki chodzić. Dobra. Czyli to jest takie, do wewnątrz można iść też. No to spoko. Czyli mamy tutaj odwrotność, znaczy nie odwrotność, tylko inaczej niż w Inside. No jest klimatycznie, kurwa, za chwilę po prostu może wyskoczyć clown to, kurwa, no to jest aż... Okej, zapaliliśmy to i co się stanie, jak zapaliliśmy? A tego nie mogę, a mogę to wziąć ze sobą? Nie, nie mogę. No to właśnie. Okej. Kurwa, to zapali... A ty uważaj z tym ogniem, bo ci się ten kapturek, kurwa, poliestrowy zapali. Dobra. Tu kapie pada. Ale wszystko nam pada na kaptur. Zajebiste, zajebisty motyw. Kurde, no nawet ładna ta gra jest. Na pewno jest klimatyczna bardzo. Ładnie to światło się odbija. Jest jak Inside. No tylko inne, no. Może wyłącz na chwilę. O Jezu, to są jakieś gigantyczne łańcuchy, kurwa, gdzie my jesteśmy. Nie otworzy tego. A mogę na to wejść? Mogę. Tylko po co? Co tu jest? Tu jest jakiś posążek. Mogę wziąć ten posążek i z nim pójść. Tylko po co i gdzie? No póki co jest jakoś tak, kurwa, trochę nieskładnie to wszystko. Nie mogę tego otworzyć też. Szczotkę mogę wziąć też? Jestem jakimś, kurwa, kurduplem jebanym liliputem. No dobra, jest tu kanapa. Widać, że dla kogoś większego niż ja. Są papierosy. Wisi tu coś, w ogóle to jest jakiś statek, kurwa, czy coś, no tak by wyglądało.
Dobra, kolejne pomieszczenie. Papier toaletowy, jej! Mogę nosić... O kurwa, teraz dopiero... Ja pierdolę, teraz dopiero zobaczyłem, że ktoś tu wisi, kurwa! List. Mogę na przykład skoczyć i się mu buta uczepić? Nie. Też by było chyba pojebane, co? Znaczy nie, żeby to nie było pojebane, bo w ogóle generalnie to jest bardzo pojebane to, co tu się dzieje. Kurwa. Klimat jest tu naprawdę dobry, kurwa. Creepy, skurwysyńsko. Tu jakaś maś, kurwa. Powinienem ślad zostawić. Taka maś jak w Resident Evil trochę. Kurwa. No tu ewidentnie ktoś to chwytał, więc skoro ktoś to chwytał, to może i my możemy... Wow, 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 tam jakiś piramidogłowy mi uciekł. Nie mogę na to wskoczyć? Może mogę. Nie, nie mogę. Nie wiem, po chuj te drzwi otwierałem. Idziemy przez dziurę. No kurwa, muszę wam powiedzieć, że klimacik jest. Jest jakiś taki niepokój. Kto to jest? Kurwa, to jest jakiś piramidogłowy w dupę jebany. Ty ziomek. Jego duszę? Gdzie on jest? Chodź tu. Po co ja nim rzucam? Mogę go wziąć ze sobą na przykład. O. I pójść z nim tu. No dawaj, przechodźmy kurwa przez to. Okej. Idzie ze mną. No przyznam, że trochę pojebane, nie? Chodź tu, kurwa, chodź. Co, uciekł? Łap go, dobra. Po co ja tego ziomka mam, kurwa? Ej, mogę się tu wspinać. Po co mi on był? Kurwa! Dobra, ja coś zepsułem, kurwa, i on tutaj teraz tak został. No dobra, jest tu, kurwa. Oj, kurwa, Another World! Jestem przekonany na 100%, że to było nawiązanie do Another World. Tam na początku planszy też były te skurwysyny, które spadały. No, lepiej się ich nie łapmy. Teraz powinna, idąc tym tropem, godzić nas tu bestia. Dobra, pięknie. Kolejny jakiś ucieka. Ojojoj! O nie! O kurwa, idą do mnie, fuck! Okej.
No dobra, kurwa. Nie było to najprzyjemniejsze doznanie, szczerze mówiąc. Jajajajajajajaj, kurwa! Jak uciec z tym frajerą jebanym? No dobra, powiem wam, że to nie jest, kurwa, najlepsze, co mogłem zrobić. Może trzeba bez zapalniczki iść. Nie. Nie, nie, nie. Bardzo zły pomysł bez zapalniczki iść. Okej, udało się, kurwa. To naprawdę było hardkorowe. To są save pointy jakieś? Nie mam pojęcia, ale... Aaa, kolejny, kurwa, krasnal jebany. Wow, wow. Wow, no dobra. Tutaj trzeba jednak uważać, bo automatycznie on nie idzie po tych kurwa, deseczkach. Od tego momentu? Serio? Przecież już im uciekłem, kurwa, no bez przesady. Nie, kurwa! Ty mała pokrako głupia! Mam ujebany płaszczyk teraz, kurwa. Kapokę. No, wystrasz się. Dobra, udało się tu wejść. Teraz po schodkach. Hop, 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 hop. Nie wygląda, jakby tu było bezpiecznie, szczerze mówiąc. Kurwa. Powiem wam, że jest coraz mroczniej. Ja pierdolę, jak tu jest ciemno. Ale przecież... Trzeba tu po prostu skoczyć, dobra. To te drzwi się otwierają przecież. Nie kapuję. A, kwadratem się szybciej biegnie, dobra. Dobrze wiedzieć, kurwa, w sumie. Kurwa! To jest dziewczynka czy chłopiec, kurwa? Okej, okay, udało się. Tu coś? Ten ziomek. Tu coś jest, ale to nas chyba nie interesuje. Co są za ziomki, kurwa, tak szczerze mówiąc? Coś tu się pojawi. Bo brzmi to, kurwa. Co to jest, kurwa?
Grubo, kurwa. Cyk, 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 cyk. Co za cyrk. Zapalmy wszędzie, gdzie możemy, te świeczki. To pewnie jest jakiś challenge, czy coś takiego. Tu znowu papier toaletowy. Dużo papieru toaletowego i szczur! Je, bo to są sracze, kurwa, no tak. To są sracze i tak obok siebie, żeby tyle osób mogło obok siebie siedzieć i srać, kurwa, jednocześnie, ale super, nie? Nie przejdę tym. Oj, 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 wiedziałem. Wiedziałem, że to się źle skończy, kurwa. Że tu się niby tak budzimy, tak? Po tym nie wejdę, prawda? Nie wespnę się. Nie, tu nie ma znaczenia. To są sracze, kurwa, i... raczej tyle. A, mogę te drzwi zamknąć? No właśnie, tak myślałem, że tu coś będzie. O, jak fajnie, jak to... jak lecą sobie te... Udało się. Pyk! Ups. Tu jakaś zagadka, huśtawka, jedna, druga. Pociąg. To będę musiał nieźle zapierdalać, no dobra. No dobra. To próbujemy. Pierdolę, uda się? Udało się. Dziękuję bardzo. Tak, teraz sobie możecie włączać te gówno. A ja sobie biegnę, kurwa, tutaj. Biegnę, biegnę. Biegnę, biegnę, biegnę. Gdzie sobie biegnę? Tu sobie biegnę. Okej. Ujujujujujujujujuj. O kurwa, ja pierdolę, to jak we Władcy Pierścieni. To jak kurwa spojrzenie Saurona. I co, i budzisz się tutaj, tak? Czyli to jest tak jakby koszmar, który trwa cały czas. I jesteś w tym koszmarze. Szybko. Dobry hardcore, kurwa. Na wszelki wypadek.
To oko jest, kurwa, trochę przerażające. A raczej to, co ono robi, kurwa. Nie wiem, czy to dobra droga. Ale idę tędy. Też nie wiem, kurwa, po co, no ale okej. Tu coś jest. Tu się ktoś ukrył przed okiem, tak? No jest to, kurwa, dosyć przerażające. Jakbym to wziął i na przykład rzucił w to oko, znaczy w sensie rzucił tam. Nie, nic się nie stało, ale ja powinienem rozpierdalać te rzeczy. Dobra, nie rozpierdalałem ich, no szkoda. Dobra, czyli to był jakiś bonusik po prostu. A my idziemy dalej do przodu, znaczy w sensie w prawo, jak to w klasycznej platformówce przystało. Nie, tego nie otworzymy. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, co to jest? Co to kurwa jest? Ja pierdolę, to jest coś, co sięga pod łóżko! Szybko spierdalać przed tym! Ja jebie, kurwa! Jak ja tam skoczę, kurwa? Przecież nie przez ten klocek, prawda? A, po klatce, dobra, dobra, dobra. Pierdol, to dawaj po klatce. Ja pierdolę, jaki tam potwór był straszny, kurwa, z koszmarów najgorszych. No dobra, udało się uciec przed nim. O Jezu, ta gra jest przerażająca, kurwa, jednak. Zawsze mam wrażenie, że jak idę po takiej kratce, że ona się rozpierdoli i że spadnę. Dobra, szczur. Żreć się chce? Co? Boli brzusio? Głodny? Na co czekasz? Tu powinna być reklama Snickersa. A tu stołówka jest, tak? Nie wytrzymasz, co? Nie, no musisz wytrzymać, kurwa. Kto to jest? Dasz mi to? O, tak, 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 tak. Jedz. Trochę to hardkorowe, kurwa, szczerze mówiąc, ale okej. Dzięki, kimkolwiek jesteś. Dobra, tu jest przejście. O, i szubienica. Jak tu jest milutko, kurwa. Nie ma co. No, na pewno ta gra ma dużo walorów artystycznych. I te prysznice tutaj. Kurwa. To naprawdę, jakbyś trafił, kurwa, do świata klauna to. W sensie, no, klauna to, kurwa, Pennywise'a. Zrzuć to. Co się stanie? Nic się nie stało. Jedno wiemy. Jest zajebiście tam wysoko, kurwa.
Czy nie, czy wcale nie szybko? Okej, no to było jasne, że się połamiemy. Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Lato. A to była chujowa piosenka. Najgorsza na świecie. Jeszcze raz to zrzucę. A co? No zapal to, no. Dobra. Ajajajajajajaj, niedobrze. Bardzo niedobrze, proszę państwa. Najgorzej nawet. Już tego nie zrzucam. Musimy poczekać, aż będzie najbliżej, co? Teraz co? Okej, pójdziemy tędy, będzie dobrze? Najlepiej, kurwa. Okej, ale też będziemy musieli poczekać. Wyszło perfekcyjnie. Perfekcyjny małysz, że tak powiem, proszę państwa. Aha. Tędy musimy. Ta drabinka była zbyt prosta. Nie! O, dobra, uch. Wchodź na górę, kurwa. No właśnie. Dawaj. Tak jest. Pięknie. Pięknie to zrobiłem. Jestem z siebie dumny. Tu jest wyłącznik tego gówna. Kurwa, wskakuj na to. Pieprzone R2 zacinające się gówno. No, wskakuj teraz. Co, nie umiesz wskoczyć? Pierdolone R2! Na pewno się przestanie zacinać, kurwa, jak tak będę robił.
no dobra. To już nie jest wyłącznik czasowy. Dobra, mordo, uwolnię cię. Tylko pamiętaj, że to ja zrobiłem. Uda się? Chyba tak. Gdzie ja kurwa schodzę? Fajnie. Wow. Kurwa, mnie tu nie straszcie, co? Idziemy teraz tu. To są te prysznice, które tu były. Wow, 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 spadają te skurwysyny z góry. Wow, 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 wow. Byliśmy tu, nie? Tak, 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 tak. Dobra, 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 to chodzi o to, żeby przejść przez te drzwi teraz. Te, które były pod napięciem. Okej, kurwa. Ale nam się udało. Idealnie, idealnie nam się udało. I na tym momencie skończymy naszą przygodę z Little Nightmares. Jestem ciekawy, jak wam się podoba, bo mnie, no jakby klimat kurwa kupuje pełnym chujem. Tak jest tutaj trochę jak w tym, właśnie jak w Inside. Tylko Inside pomieszane kurwa z It Stephena Kinga. Jakby co, ja polecam kurwa, a jak wy uważacie, piszcie w komentarzach.